Słuchając księdza Witolda Urbanowicza, można odnieść wrażenie, że malarstwo jest dziedziną, którą zajął się niejako przy okazji. Obrazy, które wyszły spod jego pędzla, nie były przeznaczone do pokazywania. Powstawały raczej jako reakcja na to, co dzieje się w nim i wokół niego. Dzieła artysty dostępne są w Muzeum Okręgowym w Suwałkach. W muzeum tuż przed otwarciem wystawy odbyła się konferencja prasowa, a jak zaznaczył dyrektor placówki Jerzy Brzozowski, muzeum zwołuje konferencję tylko, gdy dochodzi w nim do wydarzeń najwyższej rangi. Kim jest Witold Urbanowicz? Palotyn, malarz, rzeźbiarz, fotografik, podróżnik, a przede wszystkim, jak za chwilę się zobaczycie, niezwykle skromny człowiek, który tworzy rzeczy piękne, który przez długie lata swojego życia, bo od początku lat 70. mieszka, tworzy w Paryżu, poza tym, że tworzy sztukę, to tworzy jeszcze atmosferę bardzo przyjazną, to tworzy czy współtworzy miejsce, które w historii naszego kraju, które w historii kultury naszego kraju jest jednym z miejsc najbardziej znaczących. Ksiądz Witold Urbanowicz urodził się na Suwalszczyźnie w Zarzeczu Jeleniewskim, gdzie przebywał przez 14 lat. Siedziałem na wiosce, dryftałem do szkoły, no co krowy, konie, gospodarstwo, bardzo, bardzo skromne mieszkanie, bo chałupa, myśmy mieli tylko jeden pokoik i kuchnię, nie? No to po prostu płot drewniany, który się rozwalił, a potem w ogóle przenieśliśmy się, jak ja wyjechałem już stąd do Wadowic, no to wtedy rodzice zaczęli budować tam trochę dalej, nie, swoje chałupę. Miłość do przyrody i tęsknotę za rodzinnym domem artysta przelał na płótno. Oczywiście, jak na duchownego przystało, przewodnim wątkiem jego twórczości jest wiara i religia. Wystawa reprezentuje całą twórczość artysty. Nie ma układu chronologicznego, nie było takiej potrzeby. Raczej jest podzielona ze względu nawet nie na tematykę, tylko na problematykę, która w obrazach malowanych przez Witolda Urbanowicza się pojawia. Sala, w której jesteśmy w tej chwili, to jest sala, którą sama w skrócie nazywam sakrum, ale to jest po prostu sala duchowości. W wypadku Witka ta duchowość jest, źródłem tej duchowości jest wiara, religia. Na drugiej sali wchodzimy w taką przestrzeń zieloną, zieleni, złocistą, przestrzeń Suwalszczyzny, przestrzeń kraju dzieciństwa artysty, taką przestrzeń ciszy, trochę pustki. Kolejna sala to Paryż. Paryż, które miejsce, które w taki symboliczny sposób, moim zdaniem, skupia w sobie wszystko to, co się dzieje na świecie, jeśli chodzi o sztukę, ale też jeśli chodzi o życie toczące się codziennie, czyli i złe wydarzenia, i dobre, i wszystkie jakieś wielkie indywidualności, które tam się pojawiają. Witold Urbanowicz, gdy wyjeżdżał do Francji, wierzył, że zostanie filmowcem. Marzenie nie spełniło się. Przez 21 lat moja działalność była związana z wydawnictwem Edycji Dialog, z miesięcznikiem, któryśmy robili dla emigracji. Kiedy się to skończyło, żeby, ja to zawsze mówiłem, żeby nie dostać pierdziulca, czym się trzeba było zająć, no to najłatwiej było złapać kawał papieru czy coś i zacząć malować, ale nigdy nie było to robione po to, żeby komuś pokazać. To były moje wewnętrzne potrzeby po prostu, żeby czas czym zapełnić myśli moje czy jakieś pragnienia. No i wtedy może zrodziły się te tęsknoty za tym krajem tutaj, kiedy się urodziłem, za,
za moim zarzeczem, za to zielenio Suwalszczyzny. Artysta ksiądz, gdy jego tęsknota sięgała zenitu, wracał do kraju, dosiadał motocykl i ruszał w trasę, wjeżdżając na pagórki Suwalszczyzny. Autor wystawy, krewny generała Witolda Urbanowicza, potrafi nie tylko jeździć, ale i latać. Jak zdradził dyrektor muzeum, w jego mieszkaniu znajduje się symulator lotów. Obrazy, rzeźby i publikacje Witolda Urbanowicza można oglądać od 2 lipca do końca września. Stąd przewiezione zostaną do klasztoru Pokamedulskiego w Wigrach.